Materiał nie jest przeznaczony dla osób ze złym RNG przypisanym do konta. Oglądasz na własną odpowiedzialność. Hej, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony ponownie Maget. Witam Was w kolejnym materiale informacyjnym. Jak wiecie, pojawiła nam się właśnie aktualizacja świąteczna, jak zresztą widać po wystroju portu Nowy Jork. Mamy choinkę, mamy lampki na moście, ogólnie wszystko wygląda dosyć świątecznie, pada sobie śnieżek, także wystrój się zmienił, tutaj widać też wieżowce oświetlone nieco inaczej. Tam Statua Wolności w oddali, tego nawet nie widziałem wcześniej, zwróciłem uwagi. Więc tak. Miało być Puerto Rico do zrobienia za darmo. Jak wygląda sytuacja? Ja dostałem informację, że jako ceceki nie dostaniemy Puerto Rico za darmo i od razu. To mi się, powiem Wam, w pewnym sensie spodobało, bo zawsze jeżeli dostajemy jakieś okręty nowe, takie właśnie z eventów, to dostajemy je od razu i troszeczkę, no fajnie, że je mamy, nie trzeba się starać, ale z drugiej strony to trochę zabija zabawę grindowania i zabija nam tutaj też tą przyjemność zrobienia danego okrętu. W tej sytuacji dowiedziałem się właśnie, że tego Puerto Rico nie będzie, no to mówię, to fajnie, pogrinduję sobie, zobaczę do jakiego etapu dotrę. Ale dostałem od Wargamingu 15 kontenerów z żetonami do budowy okrętu i dostałem dublony, które pozwolą mi ten okręt dostać od ręki. Ale nie o tym tutaj mowa, moi drodzy. Ja sobie te kontenery teraz będę powolutku otwierał i będę sobie tutaj oglądał, co z tych kontenerów wypadnie. Otworzę tylko jeden z nich, żeby zobaczyć, co się będzie tu pojawiało. Mam 4 kontenery małe mikołajowe, za darmo wszystkie, które dostałem. 2 są po zalogowaniu i tylko wejściu do zbrojowni i 2 wystarczy kliknąć sobie tutaj, jest odbierz darmowe kontenery. Także jak widać, z kontenerów małych ten drop nie jest jakoś szczególnie intensywny. Zobaczmy co jeszcze. No i szmaty. Otwórzmy sobie kontener, który jest związany z budowaniem Puerto Rico właśnie i zobaczmy co tu wypada. A nie, to są elementy kolekcji. Spawacz. Kolekcja, okrętownictwo. Więc jest inaczej niż myślałem. 2000 expa kapitańskiego. No to od groma. Tutaj mamy kredyty, więc też nie jest to jakoś szczególnie przydatne w obecnej mojej sytuacji finansowej w World of Warships. Nie, tutaj raczej nic wartościowego nie będzie, więc pozwolę sobie otworzyć to od razu. 100 dublonów. Ale grubo. 1000 wolnego, 10 tysięcy kapitańskiego. No nie, no jest ogrom. Zerknijmy sobie jeszcze w kolekcję, co ona tu będzie dawać. Teraz będą się oczywiście pojawiały. Okrętownictwo. Tutaj dostaniemy duży kontener mikołajowy za wszystko. 24 godziny. 24 godziny. To samo. To samo. I to samo. Czyli będziemy mieli do zdobycia 5 dni premium plus kontener za zebranie kolekcji. No i dobra. Ok, zobaczmy sobie jak wygląda stocznia. Powiem Wam, że sam pomysł z ideą budowy okrętu premium za darmo jest fajny. Dostałem, jak widzicie, 24 tysiące dublonów i sobie te dublony wykorzystam. Zobaczymy zaraz jak to działa. Dostanę przy okazji ogromny prezent mikołajowy za 6 tysięcy dublonów. Przyspieszyć. Ja w sumie nie będę tutaj za wiele robił tym okrętem. Widać, że troszeczkę się to rozbudowuje. Wygląda to całkiem ciekawie. Mamy już kolejną warstwę. Tutaj będzie się robiło zadania. Odbierz nagrody. A tutaj jesteśmy. Mamy jakieś przygrody chyba. Wygląda to ładnie. Przyznam się, że już właziłem do tego, do tej stoczni. Dlatego nie ma tej animacji początkowej, bo po prostu byłem ciekawy jak to wygląda wszystko. I dlatego tutaj wlazłem wcześniej. Ale powolutku widać, że ten okręt się buduje. Puerto Rico. Jedziemy dalej. Bierzemy następne ulepszenie. Także tak jak mówię, ja nie zainwestowałem w to nic. To są bajery i dublony, które dostałem od Wargamingu po to, żeby ten okręt zbudować szybciej. Ale sedno tego materiału będzie za chwilę. Widać już tutaj fragmenty wież. 10 tysięcy. Ok, wystarczy. O, czyli tak. Mamy 24 tysiące dublonów wydane i to jest jeden właśnie z głównych punktów materiału, który dla Was nagrywam. Wydaliśmy 24 tysiące dublonów
i co teraz? Możemy po ukończeniu takiego etapu budowy odebrać sobie Puerto Rico za 35 tysięcy dublonów. W sumie daje nam to 59 tysięcy dublonów. Wydaje mi się, że ktoś to liczył, mogę się teraz pomylić, ale to chyba jest około 700 zł za okręt, także pierwszy raz w historii Wargaming nam sprzedaje, może nie bezpośrednio, bo nie w sklepie premium, ale sprzedaje nam okręt premium tieru 10, więc osoby, które nie mają totalnie pojęcia o grze, już są tego dokładne przykłady na Discordach czy na forum, gościu, który ma 180 bitew, dostaje okręt 10 poziomu, także warto sobie pomyśleć, co to się tutaj będzie działo. 35 tysięcy dublonów to nie jest mało, także ja też miałem się zastanowić, czy wydać na te dublony na coś innego, ale stwierdziłem, że w sumie i tak tych okrętów mam od groma i mało nimi gram, także niech będzie sobie Puerto Rico. Możliwe, że resztę będzie trzeba dobudować ręcznie. Zobaczymy, jak to Wargaming podejdzie do nas jako dla kontrybutorów, czy to będzie trzeba grindować, czy nie. Ale sam fakt istnienia opcji kupna okrętu 10 tieru za kasę, no może nie bezpośrednio, bo najpierw trzeba kupić dublony, coś tam pobudować, potem odebrać okręt za resztę dublonów, ale możemy to zrobić za pieniądze, więc to jest dla mnie szczyt chamstwa i po prostu skok na kasę, bo Wargaming zapowiadał hucznie, zresztą tak samo hucznie jak zapowiadał nam to, że nie będzie okrętów podwodnych, że nigdy nie zostanie sprzedany w sklepie premium okręt 10 poziomu. Może nie pośrednio, znaczy nie bezpośrednio, ale ten okręt można kupić za kasę. Jeżeli ktoś jest zdolny wydać taki hajs na piksele, no to no pozostawię to bez komentarza. O, dostępne nagrody. Odbierz nagrody, jeden kontener mikołajowy. Tutaj mam jeszcze dwa mniejsze, to sobie zaraz otworzymy. Także pierwsza sprawa, jaką Wargaming jak dla mnie spaprał na całej linii i to jest jak dla mnie strzał w kolano z ich strony. Nie powinni tak robić, skoro obiecują, że tego nie będzie. To nie powinni sprzedawać okrętów tieru 10 za kasę. A to właśnie jest taka możliwość. No i teraz kolejna ciekawostka. Żeby kontynuować budowę Puerto Rico, trzeba robić dyrektywy. Dyrektyw jest sporo, bo jest ich aż 7. Co prawda tych żetonów też wpada tutaj dosyć sporo, bo tu jest 200. Tu, 200, 250. 300 plus Gorizia, także to też jest element grindu. Będzie tier 7. Na temat tego okrętu będzie recenzja, więc ja wam niedługo powiem, czy warto go robić, czy nie. Ale jeszcze nim dużo nie grałem w ogóle. Te 300 rośnie nam cały czas ta pula tych żetonów, ale moi drodzy, żeby nie było tak łatwo, poziom trudności, jaki Wargaming ustalił na zaliczanie tych dyrektyw, jest, powiem wam, że no raczej pomylony troszeczkę. Całe szczęście, że to są punkty doświadczenia, nie ma dopisku bazowe, chociaż są też i takie kwiatki podobno z tego, co się orientuję. 350 tysięcy punktów doświadczenia na pancernikach brytyjskich, amerykańskich, brytyjskie, włoskie. 110 tysięcy expa na okrętach 8 poziomu i wyżej. Dużo kredytów do zdobycia, tylko dziesiątki. Brytyjski, wschodnioazjatycki szczyciele, tak samo exp, wolny exp 30. 350 tysięcy wolnego expa na lotniach. Mój Boże, jakim trzeba być samobójcą, żeby robić takie rzeczy. Francuskie i japońskie krążowniki, francuskie i niemieckie pancerniki. Także widzicie, że ilość czasu, jaką trzeba będzie włożyć w grind tych dyrektyw i budowę okrętu, jest po prostu masakrycznie duży. Oczywiście można przyspieszyć, jest zadublony, nikt nie zmusza, nikt nikomu nic nie każe robić. Dla leniwych będzie jeszcze dostępna Gorizia, także powiem wam, że absurdalny jest wręcz poziom trudności dyrektyw, które nam w tym roku Wargaming przygotował i to też wielu graczom się nie podoba, mi też się to nie podoba. Gdybym stał przed wyborem, czy grindować, czy sobie odpuścić, to na pewno bym to olał. Grałbym sobie tak, jak gram do tej pory, więc mam czas, nie wiem, tam 2-3 godziny dziennie, żeby sobie usiąść przy kompie i pograć, no to wtedy bym sobie tam porobił i raczej bym do tego okrętu się nie dopchał, bo nie jestem aż tak zawzięty, ale zobaczmy sobie jeszcze, jak wyglądają dyrektywy do zdobycia Gorizji. 100 podpaleń lub trafień w cytadelę. No dobra, tam podpalenia, stówka to jest do zrobienia. 40 stąk obrona, zajęcie lub pomoc zajęciu, to już jest bardziej problematyczne. Obrona można naklepać, ale zajęcia i pomoc zajęciu już tak proste nie jest. Potencjalnych uszkodzeń 2 miliony 300 tysięcy. Tak, zgadza się. Od piątki w górę zdobądź dużo dublonów. Lotniskowce, lok trofeów. O Boże, od czwórki 400... Nie, 4 miliony. Dobrze, liczę zero?
3 i 6, tak, 6 zer, 4 miliony kredytów na lotniskowcach, także w zasadzie na każdej z klas. Można zrobić to, ale komu się będzie chciało aż tak mordować? Chociaż to można jeszcze jakoś tam umęczyć. Pierwsza dyrektywa, powiedzmy, że jest do zaakceptowania. Zniszcz 90 okrętów. 90 to jest dużo naprawdę. U mnie średnia ilość zatopień na serwerze europejskim to jest 1 chyba 1 na bitwę, więc musiałbym zagrać 90 bitew, żeby zrobić to. 150 trafień w cytadele, podpaleń, spowodowań zalania lub trafienia torpedą. No, to są 4 rodzaje wstąg. Można to jakoś tam będzie zrobić. Uszkodzenia o wartości 5 milionów 600 tysięcy. Nie wiem, skąd są takie wartości w ogóle brane. Ile? Tutaj jest tych zer. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. 36 milionów potencjalnych uszkodzeń. Także no, powiem wam, że brzmi to... Ole, nagroda, czerwony smok, o Boże. 85 tysięcy bazowych punktów doświadczenia. Także powiem wam, że nawet jeżeli chodzi o zdobycie tego włoskiego okrążownika na tierze 7, no to powiem wam, że te dyrektywy też nie są proste. To też wymaga masy czasu, także jeżeli ktoś nie lubi świątecznych spotkań, jedzenia karpia i dzielenia się opłatkiem, czy innych tam takich tradycyjnych naszych rzeczy, no to z powodzeniem może znaleźć sobie tutaj sposób na zabicie czasu, grając w World of Warships. Także dla mnie fatalna decyzja ze strony Wargamingu jest jedna sprawa, że sprzedaje okręt premium za dublony, które można kupić w sklepie. Miało tego nie być, a jest, więc skok na kasę jest ewidentny. No i poziom trudności tych dyrektyw jest wręcz absurdalny. Nie wiem, kto to zrobi. Była propozycja na Reddicie i chyba nawet na naszym forum, żeby któryś z pracowników, który tak zawzięcie broni tego pomysłu na grind Puerto Rico, zrobił to bez wydawania dublonów. Nie wiem, czy była jakakolwiek odpowiedź ze strony Wargamingu na ten temat, ale raczej zrobienie tych dyrektyw wiązałoby się z sklepaniem bitew od rana do nocy w skali dosłownie hurtowej i to jeszcze musiałoby być bitwy całkiem dobre, żeby te baretki wpadały. W związku z czym uważam, że event bożonarodzeniowy, świąteczny, jak tam jak zwał, tak zwał, w tym miesiącu jest totalnie przegięty, oderwany od rzeczywistości i wydaje mi się, że niezbyt wielu graczy się skusi, żeby marnować sobie praktycznie miesiąc, bo to do 13 stycznia, z tego co kojarzę, są te dyrektywy do zrobienia. Także powiem wam, że nie sądzę, żeby to było... A co tu jeszcze? A, 14 kontenerów, nie otworzyłem wszystkich. Aha, tutaj mamy 2000 dublonów. To jeszcze sobie zrobimy opening, zobaczymy co tutaj jest. A, bo to są wszystkie te kontenery, które ja dostałem za zdobywanie nagród przy budowie Puerto Rico. To sobie zrobimy na szybko, to nie będę się tu rozdrabniał. No, nie warto było. 1000 dublonów, 24 kamuflaże i trochę szmatek, także można sobie to odpuścić. Powiem wam, że bardzo, bardzo nieładnie ze strony Wargamingu. Sprzedaż okrętu premium 10 poziomu i takie, no powiedziałbym dosadnie, ale wyśrubowanie poziomu trudności, żeby zdobyć sobie okręt premium tieru 7, powiem wam, że no nie jest zbytnio prezentem. Widziałem tłumaczenia na temat tego, że gracze są zbyt rozpieszczeni po prostu przez to, że dużo dostali okrętów za darmo, no to teraz im dokręcimy śrubeczkę. Także no chyba nie tędy droga. Biorąc pod uwagę chociażby... gdzie to jest? A tutaj gracze. 23 200 osób w dniu wdrożenia aktualizacji. To nie jest dużo, także... Raczej sugerowałbym jakieś ciekawsze rzeczy pozwalające na zwiększenie zainteresowania graczy tym, co się w grze dzieje, a nie zmuszanie do grindu pod całymi dniami i nocami, żeby dostać okręt premium, który, no powiem wam, że z tego co grałem, Puerto Rico to nie był okręt OP w stylu Smoleńska, przy czym Smoleński jest do zdobycia za węgiel. Także jeżeli są desperaci, którzy będą to grindować, no to życzę szczęścia i wytrwałości. No i tymczasem życzę spokojnego dnia czy wieczoru, zależy kiedy oglądacie. Do usłyszenia moi drodzy, cześć i na razie.